Cześć. W tym wideo powiem ci jak zupełnie za darmo uruchomić czystą instalację WordPressa bez konieczności kupowania hostingu. Jest to świetna opcja zarówno dla osób początkujących, które jeszcze nie miały do czynienia z WordPressem, a nie chcą inwestować właśnie w hosting, chcą sobie zainstalować WordPressa i potestować, pobawić się, czy w ogóle to jest dla nich. I ta opcja właśnie pozwala uruchomić WordPressa w kilka sekund. Jest to też świetna opcja dla osób, które już mają stronę internetową bądź tworzą stronę internetową i chcą na przykład przetestować, dajmy na to motyw, wtyczkę. Więc można uruchomić taką czystą instalację, pobawić się. Samo uruchomienie jest zupełnie darmowe i, tak jak mówię, trwa zaledwie kilka sekund. I za chwilę właśnie pokażę Ci, jak krok po kroku to zrobić. Na początku oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Jest największy kanał o WordPress w Polsce. A w opisie tego filmu znajdziesz link między innymi do Cyberfolks, czyli jeśli już zdecydujesz się na kupno hostingu, to znajdziesz tam link z moim kodem rabatowym. Przypominam, przypominam o moich kursach, m.in. kurs e, WordPress, i w ciągu około półtora tygodnia będzie miała miejsce duża aktualizacja właśnie mojego kursu WordPress, e, gdzie już w 100% będzie on na Gutenbergu. A dzisiaj e, przechodzimy właśnie do tematu sobie. Dzisiejszego odcinka i mamy właśnie taką stronę instawp.com. Oczywiście, link do tej strony jest w opisie tego filmu. I ta strona właśnie pozwala nam na uruchomienie takiej czystej instalacji WordPressa dosłownie w kilka chwil. I teraz pokażę Ci dokładnie, jak to działa. Jesteśmy na tej stronie, i klikamy try for free, czyli wypróbujemy za darmo. Jeśli chodzi o darmowe korzystanie z tej strony, to tutaj mamy dwie, tak jakby, drogi. Pierwsza droga to bez żadnej nawet rejestracji, bez żadnego logowania, aczkolwiek zalogować się można Gmailem. Bez żadnego logowania możemy właśnie utworzyć w kilka chwil taką stronę. Wybieramy sobie wersję WordPressa, wybieramy sobie wersję PHP i klikamy Launch Your Site. I ta strona bez żadnego logowania. Będzie aktywna 8 godzin, tak? Więc mamy 8 godzinek, aby sobie potestować. Wystarczy kliknąć właśnie ten przycisk. One click login. I już jesteśmy za chwilę na czystej instalacji WordPressa. Mamy cockpit, mamy oczywiście najnowszego zainstalowanego WordPressa. Ja jednak tutaj proponuję utworzyć darmowe konto. Załagować się na przykład właśnie swoim kontem na Gmail. Czyli klikamy login. Logujemy się właśnie naszym kontem na Google. I mamy tutaj opcję Add New i możemy właśnie tutaj zainstalować czystego również WordPressa. Klikamy Create Site, utwórz stronę i już możemy sobie właśnie zalogować się. Możemy skopiować link. Mamy tutaj zbiór wszystkich moich instalacji. Mamy auto logowanie, klikamy i jesteśmy w świeżo zainstalowanym WordPressie. Dobrze. Teraz pokażę Ci jeszcze kilka innych ciekawych funkcji, z których tutaj możemy skorzystać. Wejdźmy sobie w tym celu w konfigurację. I domyślnie możemy tutaj właśnie ustawić takie wartości, jakie mają być przy instalacji takiego świeżego WordPressa na kolejnych naszych tych darmowych instalacjach. I tutaj mamy oczywiście najnowszą wersję WordPressa. Mamy rekomendowaną wersję PHP, którą możemy sobie zwiększyć. Możemy też przetestować na przykład najniższej wersji WordPressa. Tutaj, gdy klikniemy sobie w opcję WordPress, możemy wybrać domyślny język tych naszych kolejnych instalacji, na przykład właśnie język polski. I co bardzo ważne, WordPress instaluje się oczywiście na motywie domyślnym. Jeśli chcieliby, jednak, jeśli mamy na przykład swój ulubiony motyw, na przykład w moim przypadku jest to Astra i chciałbym sobie coś na Astrze przetestować, to tutaj mogę ustawić Astre. Wystarczy, że wpiszę tutaj w to miejsce, i teraz zapiszemy zmiany. I teraz każda instalacja będzie właśnie na tych opcjach domyślnych, które sobie skonfigurowałem, i będzie już na motywie Astra. Zobaczmy, właśnie, jak to działa. Klikamy, create site. Chwila, moment, i już możemy się właśnie zalogować. Przejdźmy sobie na naszą stronę, i jesteśmy, jak widzisz, tutaj już w motywie Astra. I na początku też wspomniałem, że warto właśnie zalogować się, ponieważ w momencie logowania nasza strona nie będzie żyła 8 godzin, tylko mamy ten czas wydłużony aż do 48 godzin, czyli całe pełne 2 dni. Także przejdę teraz na stronę, właśnie pricing, ceny. I tutaj właśnie mamy takie cztery plany, możemy sobie je wykupić, zarówno w planach miesięcznych, jak i rocznych. I w tej wersji darmowej, po zalogowaniu się, właśnie mamy tą informację, że mamy do 48 godzin żywotność takiej strony. Także jest to świetna sprawa. Mamy dwa dni na testowanie. W ramach darmowego planu możemy sobie zainstalować trzy takie stronki. Mamy 500 mega przestrzeni na dysku. Oraz możemy sobie wykorzystać taki jeden template, jeden szablon. Ja za chwilę pokażę, jak taki szablon konfigurować. W płatnych opcjach jest już, już od tego pierwszego płatnego planu, jest też opcja rezerwacji strony. Po pierwsze, te strony będą żyły, że tak powiem, do 7 dni, natomiast jeśli byśmy chcieli na przykład sobie zarezerwować stronę, tak, jakąś instalację, żeby ona nam nigdy nie wygasła, możemy sobie zarezerwować i ten czas będzie już nielimitowany. To też za chwilę pokażę w moim płatnym planie, jak to właśnie wygląda. I tutaj, właśnie przy adresie każdej z instalacji mamy różne opcje, i jest właśnie opcja rezerwacji. Możemy sobie taką stronę zarezerwować, i ona, pomimo, że mam plan płatny do 7 dni, ona nie wygaśnie, ona będzie zarezerwowana i taką instalację Również mogę wykorzystać, mogę tutaj tworzyć swoją stronę i mogę tę stronę przenieść na własny hosting, bo tutaj, po rozwinięciu właśnie tych kropeczek, mamy tutaj sporo opcji. Mamy opcję właśnie migracji, kliknijmy sobie właśnie w tę opcję, i tutaj możemy sobie oczywiście wybrać hostingodawcę i taką stronę, którą możemy. Ma się tak na brudną, że tak się wyrażę, stworzyć, możemy sobie przenieść. To też ważne, od razu na takiej testowej domenie mamy też zainstalowany właśnie certyfikat SSL. Nie trzeba tego nigdzie nic klikać, instalować. Jest to, że tak powiem, z automatu. Wróćmy sobie teraz do kokpitu tutaj naszych aktywnych instalacji. I po instalacji, tak jak pokazywałem, mamy opcję auto-autologowania. Jednak też tutaj, jak widzisz, mamy. Adres tej naszej strony testowej. Mamy login, mamy hasło, więc możemy też to wysłać komuś, jeśli chcielibyśmy na przykład podzielić się z naszą pracą. Mamy tu też, też opcję, pokazałem, More Action i tutaj możemy sobie na przykład wejść w narzędzia i mamy tutaj właśnie między m.in. Database Editor. Mamy również Code Editor, gdzie po kliknięciu mamy właśnie dostęp do wszystkich plików tej naszej instalacji WordPressa możemy tutaj właśnie sobie potestować. Między innymi na przykład właśnie pliku ht -access. w pliku .htaccess w zakładerce Protect Site możemy ustawić osobne, znaczy osobne, inne, inny login in, inne hasło. Inną taką bardzo ważną fajną tutaj funkcją jest możliwość zapisania tej naszej instalacji jako szablon. Dajmy na to często byśmy korzystali właśnie z tej strony, instalowalibyśmy ten sam motyw, te same wtyczki to żeby nie powtarzać tego procesu cały czas, możemy zapisać wynik pracy jako szablon i później na świeżej instalacji kolejnej możemy ten szablon sobie z tymi naszymi ustawieniami, z tymi powiedzmy, instalacjami różnych wtyczek wczytać. I teraz właśnie pokażę, jak to zrobić. Zalogujmy się na chwilę do jednej z moich tutaj instalacji. Klikamy auto logowanie i tutaj przede wszystkim zainstalujemy sobie motyw Astra. Klikamy zainstaluj i klikamy włącz. Zainstalujemy sobie jeszcze jakąś wtyczkę. Niech to będzie na przykład wtyczka Spectra, czyli edytor bloków na Gutenbergu właśnie od twórców Astry. Więc mamy wstępnie zdefiniowaną taką właśnie instalację, taki szablon. Oczywiście możemy też ustawić inne ustawienia. Możemy na przykład bezpośrednie odnośniki. Możemy tutaj usunąć ten list, który zawsze Hello World jest instalowany. Przenieśmy go właśnie do kosza. I teraz wrócę tutaj do okna w InstaWP i zapiszemy teraz jako szablon. Zapiszemy sobie szablon, powiedzmy Astra plus Spectra. Tak, żebyśmy mogli to sobie odróżnić. Mamy też opcję zapisania tego szablonu jako prywatny. Możemy też taki szablon udostępnić, jako właśnie wstępnie skonfigurowane. I klikamy tutaj Save. I, taki, I takie właśnie zapisane szablony mamy tutaj w zakładeczce templates, i jest tutaj właśnie ten szablon, który utworzyłem. I mogę utworzyć sobie właśnie kolejną instalację właśnie z tych ustawień, które sobie tutaj zdefiniowałem. Mogę to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, no to klikam tutaj właśnie Create New Site, utwórzmy sobie, i klikamy Create Site. W ramach tego darmowego planu możemy sobie utworzyć taki jeden szablon. Oczywiście, im plan jest wyższy, tych, tych opcji jest więcej, na przykład, właśnie w opcji biznes mamy już do, do 10 aż szablonów. Wróćmy sobie do naszych szablonów. Instalacja, właśnie strony z tego szablonu, cały czas właśnie trwa. I wracamy na stronę site, strony, i jak widzisz, mam tutaj właśnie tę instalację, ona jest też podpisana, że jest właśnie zrobiona z tego szablonu który sobie nazwałem, możemy się właśnie auto zalogować i przejdźmy sobie do motywy. I jak widzisz, mamy tutaj aktywny motyw Astra. Przejdźmy sobie jeszcze na stronę wtyczki, tak aby pokazać Ci, że wtyczka Spectra również jest aktywna i zakładka wpisy. Jak widzisz, tego wpisu tutaj nie ma. Drugą taką opcją na utworzenie gotowej takiej strony w kilka sekund z szablonu jest to po prostu tutaj. tak, Właśnie wchodzimy na stronę site klikamy add new. I mamy tutaj opcję From Template, czyli właśnie z szablonu. Klikamy sobie, wybieramy sobie szablon, z którego chcemy zainstalować taką instalkę WordPressa i klikamy Create Site. I tutaj również właśnie mamy Installation in Progress. To trwa troszkę ciut dłużej, ponieważ no, najpierw te, te ustawienia muszą zostać czytane. I również tutaj mamy opcję autologowania. Możemy tutaj się właśnie zalogować. I jesteśmy na świeżej instalacji WordPressa. Jak widzisz motyw Astra jest tutaj też. Aktywny. Dobrze, wspominałem na początku o możliwości ustawienia domyślnych konfiguracji takich świeżych instalacji. Oczywiście tych konfiguracji możemy sobie tutaj dodać kilka, tak? Ja ustawiłem domyślną, natomiast możemy sobie dodać inną konfigurację. Na przykład ustawimy tej konfigurację, gdzie dajmy na to motywem domyślnym będzie cadence. I zatytułujemy właśnie jako cadence, tak żebyśmy wiedzieli, czego dotyczy ta opcja konfiguracji, i klikamy Add. I mamy tutaj właśnie opcję konfiguracji. Klikamy na tą naszą konfigurację Cadence i skonfigurujemy ją. Ustawimy sobie właśnie jako motyw domyślny. Tutaj wpiszemy Cadence. Możemy również zainstalować wstępnie różne pluginy. Gdyby nie chciało mi zaczytać motywu Cadence, to tutaj oczywiście też możemy wkleić link do tego motywu, tak aby niejako ułatwić pracę. Dobrze, i klikamy Save. I teraz utworzymy sobie właśnie taką stronę z tej, z tej opcji konfiguracji. Dobrze, klikamy. W tym celu, Sites, klikamy Add New, i tutaj mamy Choice Configurations, i możemy sobie wybrać właśnie tą konfigurację z motywem Cadence. Kliknijmy Create Site i zalogujmy się do naszej świeżej instalacji, i już jak widzę, motyw Cadence jest aktywny, no ale sprawdźmy wygląd motywy, czyli jest to świetna opcja też dla osób początkujących, które nie wiedzą na przykład przed tworzeniem swojej strony już roboczej, jaki motyw chociażby wybrać, więc mogą tutaj sobie pobawić, zainstalować sobie kilka instalacji. Każdej wybrać sobie inny motyw, sprawdzić jego możliwości. Jak widzisz, Cadence jest aktywny, przejdźmy sobie na stronę naszej strony i mamy właśnie aktywny motyw Cadence, Także możemy sobie tych opcji konfiguracji, tutaj wybrać sporo przypomnę, w opcji tej darmowej, w darmowym planie mamy możliwość utworzenia aż trzech stron. Czystych instalacji WordPress aktywnych do 48 godzin. Przy każdej też instalacji mamy status, kiedy ona wygaśnie. Jeśli oczywiście sobie ją zarezerwujemy w którymś z darmowych planów, mamy tutaj informację, że strona jest zarezerwowana. Też mamy informację, jaka, jakie jest zużycie danej instalacji na naszym dysku. A przypomnę, że w wersji darmowej właśnie mamy 0,5 giga, 500 mega dostępnej wolnej pamięci. Po każdej też takiej świeżej instalacji mamy tutaj do wyboru takie właśnie trzy przyciski. Między innymi możemy sobie wejść do edytora bazy danych, gdzie są właśnie tabele. Mamy też właśnie ten kod editor, który pokazywałem, gdzie możemy sobie edytować pliki naszej strony. Oczywiście możemy też dostać się tutaj w ten sposób, tak jak pokazałem wcześniej. Natomiast mamy też tutaj opcję właśnie zobaczenia logów, chociażby właśnie błędów, które mo może nasza, nasza strona sypać. Jeśli e, któraś z tych naszych instalacji już nam jest niepotrzebna, możemy ją też sobie tutaj usunąć. Mamy tutaj właśnie przycisk przycisk delete. E, wystarczy tutaj skopiować nazwę naszego linku do tej strony testowej. Wklejamy, klikamy delete i chwilka już nie mamy. Jest też opcja wyeksportowania do e, lokal wp. W formie właśnie ZIPu, wystarczy kliknąć eksport i na nasz adres mailowy dostaniemy właśnie informacje z linkiem do pobrania takiego ZIPa. Też jest opcja oczywiście skopiowania, powielenia danej instalacji. Mamy tutaj właśnie opcję klon, wystarczy kliknąć, nazwać na przykład kopia klon. Klikamy klon, odświeżamy i jak widzisz mam tą instalację, którą sobie skopiowałem, kopia klon. I z tych bardziej zaawansowanych tutaj ustawień mamy też opcję SFTP, SSH i Mapa domeny. Także jeśli ten materiał podobał Ci się koniecznie, daj łapkę w górę, jeśli właśnie chcesz potestować sobie WordPressa, czy jesteś zarówno początkującym, czy też osobą bardziej zaawansowaną i chcesz przetestować sobie wtyczki, motywy, różne ustawienia, jak najbardziej polecam właśnie InstaWP. Nawet do skorzystania z tego darmowego planu. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć.